Witajcie moi drodzy, ten filmik to będzie krótkie wprowadzenie w dzielenie metodą kręgów Magis. To jest taka metoda, którą stosujemy tutaj w pogłębiarce. To jest bardzo prosta, a jednocześnie jest bardzo fajna, bo pozwala z jednej strony na to, żeby się nawzajem jakoś lepiej poznać, z drugiej strony daje przestrzeń do takiego wzajemnego zainspirowania się tym, co odkrywam na modlitwie, na medytacji. A po trzecie, ona uczy takiego aktywnego słuchania, takiego dostrzegania Bożego działania we mnie, Bożych poruszeń w czasie rzeczywistym. To znaczy nie tylko przypominając sobie coś, co się wydarzyło w przeszłości, ale tu i teraz, kiedy się coś dzieje. W jaki sposób to się konkretnie dokonuje, to powiem zaraz, ale zacznę od tego, że omówię 5 punktów, z których składa się dzielenie metodą kręgów Magis. Z tym, że taka uwaga dla tych, którzy znają już tą metodę z innych środowisk, że my pozwoliliśmy sobie ją trochę zaadaptować. Dodaliśmy jeden krąg. To też powiem, który. Ale lećmy od początku. Pierwszy punkt to jest update. Update tego, co wydarzyło się w moim życiu od ostatniego spotkania. Chodzi o to, żeby krótko opowiedzieć o tym, gdzie dostrzegam Boże działanie, albo co było jakimś moim zmaganiem w tym tygodniu i co wpływa na to, jak czuję się dzisiaj. Nie chodzi o to, żeby mówić jakoś długo, żeby opowiadać całe swoje życie, raczej o to, żeby powiedzieć właśnie, co spowodowało, że czuję się dzisiaj tak, jak się czuję. Na przykład, dlaczego wyglądam na takiego zdechniętego dzisiaj, albo odwrotnie, dlaczego akurat dzisiaj jestem taki radosny i promienny. Po prostu, żeby się spotkać w tym, co teraz aktualnie przeżywamy. I ten punkt nie powinien trwać za długo, to powinien być naprawdę taki właśnie krótki update. Dalej, punkt numer 2, warunki. To jest właśnie ten punkt, który sobie w pogłębiarce dodaliśmy. Warunki medytacji, czyli możemy powiedzieć sobie, czy medytowałem z lektorem, czy bez lektora, kiedy medytowałem, w jakim miejscu i co pomagało mi w medytacji, a co mi przeszkadzało. To pomaga tak zwrócić uwagę na to, co my możemy zmienić, jak my możemy wpłynąć na to, czy medytacja będzie udana, czy nie. No wiadomo, że najwięcej zależy od po prostu Bożego działania w nas, ale od tego, jak my przygotujemy sobie medytację i gdzie ją przeprowadzimy, w jakich warunkach, też jednak dużo zależy. Dalej, punkt numer 3. Treść. Co z treści tej medytacji najbardziej we mnie zostaje? Możecie podzielić się ze sobą tym, co zapisaliście na refleksji po medytacji. Możecie też do tego dodać jakieś tło, że w jaki sposób to się łączy z waszym życiem, albo co właśnie w waszym życiu spowodowało, że właśnie ten konkretny element medytacji tak bardzo was poruszył. I ten punkt, ten trzeci krąg, on może zająć więcej czasu. To jest w porządku, jeżeli on trochę potrwa. Z tym, że myślę, że jest ważne, żeby sobie przygotować to, czym się będę dzieliła na spotkaniu. Żeby przed dzieleniem usiąść sobie, krótko się pomodlić, oddać to spotkanie Panu Bogu i poprosić o takie przypomnienie sobie tej treści medytacji. Żeby nie tworzyć na bieżąco, jak się spotykamy, tylko po prostu, żeby mieć to już przygotowane. To też pozwoli jakby podzielić się od razu tym, co jest najważniejsze, nie dochodzić tak zbyt długo do tego, co jest tak naprawdę treścią tego, czym się chce podzielić. I teraz jest ten krąg, o którym właśnie mówiłem, że on pozwala nauczyć się zauważać Boże działanie w czasie rzeczywistym. To jest czwarty krąg, który się nazywa echo. I chodzi w nim o to, żeby podzielić się z innymi tym, co jakoś mnie porusza, tym, co usłyszałem od innych osób przed chwilą, jak się dzieliły. Może to być albo coś, co mnie osobiście dotyka, co pomaga mi lepiej zrozumieć moje własne doświadczenie. Albo może też być to, że na przykład dostrzegam w tym, co osoba mówi, jakby w związku z jej życiem, z tym, co przeżywa, taki ewidentny znak Bożego działania i że to mnie porusza. Czyli albo, że to mówi do mnie i coś mi tłumaczy, albo, że widzę po prostu Boże działanie w życiu tego drugiego człowieka i chcę mu to powiedzieć. I na końcu ostatni krąg, numer 5, który nazwałem hashtag. Chodzi o to, żeby wyjść z tego dzielenia z jakimś jednym słowem, które dla mnie będzie takim symbolem odsyłającym mnie do doświadczenia tego dzielenia. Czyli jakieś takie jedno słowo, którym byłbym w stanie podsumować to, co dzisiaj odkryłam, to, co jakoś mnie dzisiaj dotknęło, zainspirowało. Na końcu możemy się razem pomodlić, dziękując Panu Bogu za doświadczenie tego spotkania, za wszystkie poruszenia, którymi nas obdarzył i też oddając Jemu to wszystko, co jest jakimś zmaganiem w naszym życiu. No, mam nadzieję, że to wprowadzenie pomoże Wam wejść w metodę dzielenia i że Wasze dzielenia będą dla Was okazją do tego, żeby się ubogacać, umacniać w wierze i towarzyszyć sobie w wędrowaniu z Panem Bogiem przez życie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!